Hello. Hello. Hello, my friends. I want to tell you something. Witajcie, przyjaciele. Chciałbym się z wami czymś podzielić. It was like inner conflict in me. Chciałam wam powiedzieć o wewnętrznym konflikcie, który przeżywałem. Long time ago. Miało to miejsce dawno temu. 2 years ago when I born again. Właściwie kiedy narodziłem się na nowo, czyli około 2 lat temu. After 2 weeks. Mniej więcej po 2 tygodniach. I did a mistake, like I was. Popełniłem błąd. 2 tygodnie po nowym narodzeniu. I had a relationship with one girl and I had a sex with her. Byłem w tym czasie w związku z pewną dziewczyną. Po 2 tygodniach po nowym narodzeniu spotkałem się z nią i uprawialiśmy seks. When I come to home. Ale kiedy wróciłem do domu po tym spotkaniu z nią. Because I didn't know sex is a sin. Nie, wiecie, ja tak naprawdę nie wiedziałem, że to, co zrobiłem, było błędem, było grzechem. And when I come to home, I feel so weak in my body and I don't know what is going on. I wróciłem tego dnia do domu i czułem się strasznie słabo, fizycznie słabo. Nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. And then guys come to me and hug me and I feel so like weak, like I can down floor. I mieszkałem wtedy z chłopakami, oni przyszli do mnie przywitać się ze mną, wyściskali mnie i ja poczułem się taki słaby, po prostu czułem, że mógłbym upaść na podłogę. And I feel I did something. What is wrong? Because I don't feel like I have a Holy Spirit. Because I born again only 2 weeks. I wiecie, ja po prostu czułem, że zrobiłem coś złego, że wydarzyło się coś niewłaściwego. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że mam w sobie Ducha Świętego i on mówi mi coś, że coś było nie tak. And the guys, one of the guys told me because they are born again long time, like Damien. He's born again long time, so he told me about this. I pewien chłopak, który był już narodzony na nowo długo, tak jak Damian, oni zaczęli mi mówić w ogóle o co chodzi. And I started to read in Bible about sex, like what is the really mean of the sex. I ja zacząłem rozumieć, jaki popełniłem błąd. Zacząłem też czytać Biblię i dotarło do mnie. Jakby kiedy jest miejsce na seks, na współżycie. And then I come to the conclusion and I read in Bible you can do sex only after marriage, not before marriage. I zrozumiałem, że można uprawiać seks dopiero po małżeństwie, że to jest niebezpieczne, jeżeli robisz to przed. And then I understand what is the weakness in me started. Zrozumiałem, skąd się wzięła ta słabość w moim ciele. And then I start to pray, then I feel, because I didn't know that it was a mistake. I zacząłem się modlić i też przepraszać Boga. Powiedziałem, przepraszam Cię, bo nie wiedziałem, że to jest grzech. So thus I want to tell you this inner conflict like in me, like I felt after did sin, I feel like weakness. I chciałem wam po prostu o tym powiedzieć, że kiedy popełniłem ten błąd, kiedy zgrzeszyłem, poczułem się wręcz fizycznie słabo i powstał we mnie ten wewnętrzny konflikt. To tyle. Przyjaciele, dzięki bardzo. Dzięki. Ja bym powiedziała o tym, że Anki będzie mówił o tym. I teraz wiecie, grzechem jest rzecz prosta, że grzech, dany rodzaj grzechu uderza tam, z jakiej pozycji wychodzi. Grzechy przeciwko ciału niszczą ciało. Grzechy przeciwko duszy niszczą duszę. To tak działa. Rozumiecie? To zostawia rany. Rany. Na pozór to może być małe. To może się wydawać małe. A to nie jest małe. To nie jest małe. To ciebie, to nie chodzi o to, że to ciebie w jakikolwiek sposób zabije, bo cię to nie zabije. To nie chodzi o to, że to cię zabije. Sprawa, to też nie jest kwestia tego, że Bóg w jakikolwiek sposób ciebie odrzuca, bo mamy te sprawy, jak rozumiem, załatwione na poziomie fundamentalnym. Ja nie muszę wam 1000 razy tłumaczyć w ogóle, że to nie o to chodzi tutaj. Wiecie, o co tu chodzi? Chodzi o to, że trzeba być masochistą, żeby sobie świadomie zadawać ból. To trzeba być masochistą.
grzech, on będzie zadawał ból, powiem więcej, będzie zostawiał ślad. On zostawia ślad pewnego rodzaju ruiny gdzieś. Ruinę jakąś. Rozumiecie? Ruinę gdzieś. Potem trzeba to odbudowywać. To jest coś takiego, jak ktoś zaczyna dietę trzymać i mówi, ja zrobię sobie 3 miesiące przerwy, będę żarł pączki, co mi tam. I on po 3 miesiącach znowu wraca do diety. Tylko wiesz, po 3 miesiącach żarcia pączków, tak? No to już masz 5 kilo więcej na wadze, rozumiesz? I oponę. I ty teraz musisz z powrotem robić coś, czego byś nie musiał, jakbyś nie żarł tych pączków. Ty byś nie musiał teraz znowu zasuwać jak dzik. Rozumiesz? Nie musiałbyś. Ja jak sobie ćwiczę systematycznie, tak? To na przykład wczoraj, wczoraj nie chciało mi się pójść na siłownię, ustałem sobie w pokoju, porobiłem sobie przysiadów, jakichś skłonów, różnych rzeczy, okej? Ja sobie robię coś na poziomie utrzymania, bo mnie na to dzisiaj stać. Okej? Bo nie mam zaniedbań. Grzech powoduje zniszczenie, a grzechy seksualne powodują zniszczenie na poziomie fizycznym. Słabość, o której mówi w ogóle Ankit, ona jest w stanie dotykać różnych sfer fizyczności. Po prostu. Nie tylko dalej fizycznych, bo jak tam wchodzi jeszcze zaangażowanie jakieś, to tam jeszcze następują różne głębokie poranienia na poziomie emocjonalnym. Zaniżenie pewnego standardu. A w małżeństwie życie seksualne jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś do mnie mówi, że w jego życiu, że jego małżeństwie życie seksualne nie jest ważne, ja mówię, ty nie masz pojęcia o małżeństwie. Nie masz pojęcia o małżeństwie. Bo w małżeństwie bliskość przychodzi w sposób automatyczny w życie seksualne. To jest płynna sytuacja, płynna. Rozumiecie? Tam nie ma granicy takiej. Jeżeli takiego czegoś nie ma, to znaczy, że jest blokada na poziomie w ogóle bliskości w tym małżeństwie. A jeżeli się rani człowiek na poziomie seksualnym, to potem ciężko jest w tym małżeństwie wybudować prawdziwą formułę. Ludzie, ja wam daję osobiste świadectwo, ile ja się musiałem w życiu napracować, tak? Żebym ja wyszedł z moich poranień seksualnych. Rozumiecie? Ja byłem popieprzony dokumentnie na tym poziomie. Totalnie. Ja musiałem bardzo długo. Mi to lata zajęło. Lata, zanim ja się wypoziomowałem. Żebym ja poziom złapał, tak zwany punkt zero. Okej? Punkt zero. Że ja na przykład umiał połączyć w swojej głowie sprawy związane z emocjonalnością i z seksualnością, bo ja miałem w ogóle jakieś przeciwne rozdzielenie wewnętrzne człowieka. Tak? Ja seks umieściłem na poziomie fizjologii, bo byłem poraniony, okej? I sam się poraniłem, tak jak Ankit powiedział.